dowozić. No, zostawiłem jej kawałki po prostu. No bardzo fajny rajd, bardzo trudny przede wszystkim. Odcinki były strasznie, strasznie wymagające. Do tego jeszcze pogoda dała się we znaki. Także bardzo fajny techniczny rajd. Dla nas mądrze pojechany przede wszystkim. Nie włączaliśmy się w walkę, ponieważ nasi konkurenci popełnili błędy na drugim odcinku, złapali kapcie. Także ich strata była na tyle duża, że nam zostało tylko kontrolować Damiana Wawrzyczka, który walczył z nami o pierwsze miejsce. Udało nam się to zrobić, także jesteśmy na mecie. Także jest super rajd. Z tego miejsca chciałem bardzo podziękować moim znajomym, rodzinie za to, że jednak dzięki nim mogę startować w rajdach. Tak samo parę firm nam pomogło, także też bardzo dziękujemy i zapraszamy do kibicowania na przyszłość. Dzięki. Jakie plany na dalszy sezon? Chcielibyśmy pojechać Wisłę, ale dla nas każdy rajd to jest walka. Każdy rajd to jest walka o każdą złotówkę. Zapraszamy na profil Ściepa Rally Team na Facebooku. Tam można nas jakoś wesprzeć. Jak uda nam się coś uzbierać, to no wiadomo, będziemy chcieli tam jechać. Dzięki. Dziękujemy bardzo i powodzenia życzę. Dzięki. Lider Mateusz Fortuna, Automobil Klub Rzeszowski. Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej rajdowego Pucharu Polski na 23. rajdzie rzeszowskim oraz pierwsze miejsce w klasie 5. O wręczenie pucharu poprosimy pana wiceprezydenta Rzeszowa, pana Romana Holcera oraz pana Jacka Bocho, sekretarza powiatu strzyżowskiego. Gratulujemy. Tak, popadało na ten samochód. Piękne słońce, ale mokre, ale to z radości też. Duży sukces, gratuluję serdecznie. Jak przedstawiała się jazda, jakie były trasy, jakie wrażenia, jakie były momenty takie najtrudniejsze? Naprawdę bardzo trudny rajd, bardzo techniczny. Fajnie, że odcinki są wąskie, trudne, wymagające. Jest dużo spadań, takich zakrętów przez szczyty. Także tym bardziej się cieszymy, że udało nam się wygrać. Dla nas bardzo fajny dzień, tylko bardzo spokojny. Nasi konkurenci popełnili błędy, połapali kapcie. Dla nas walka toczyła się między Damianem Wawrzyczkiem a nami. Musieliśmy go kontrolować i dojechać do mety. Także stało się to, jesteśmy zadowoleni. Tak jak w wielu dyscyplinach, często dochodzi do takich sytuacji, które człowiek zastanawia się. Ryzykować, iść na całość, czy zachować spokój, prawda? Bo może to będzie bardziej opłacalne. Dokładnie, no patrząc na starszych kolegów, trzeba zachować zimną krew i spokojnie dojechać do mety. Przyjechaliśmy dla kibiców, dla ludzi, którzy nam pomagają, dlatego chcieliśmy tu być, chcieliśmy stanąć na rampie. Dziękuję bardzo, gratulujemy. Dziękujemy załodze 102. Mateusz się uwija, wrzuca te wszystkie drapa do bagażnika. Można powiedzieć na bogato jest teraz, to już wybierało się tego. I zaraz na rampie będziemy mieli załogę numer... Thank you.
grupę numer 104, Wawrzyczek Gaś, Automobil Klub Cieszyński, drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdowego Pucharu Polski i pierwsze miejsce w klasie szóstej. O wręczenie nagród poprosimy.